W dzisiejszym materiale przedstawię Wam bardzo ważny temat, o którym na co dzień się nie mówi, często też nie myśli. Mianowicie chodzi o różnego rodzaju inwigilację i sposób, w jaki CBDC może wpłynąć na nasze codzienne życie. Więc jeżeli pracujecie, jeżeli nie macie czasu na takie po prostu rzeczy, to poświęćcie dzisiaj te 20-30 minut, wysłuchajcie tego filmu do końca i dowiedzcie się, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego w ciągu najbliższych kilku lat może to rzeczywiście wpłynąć bardzo na nasze życie i sposób, w jaki jesteśmy albo kontrolowani, albo próbujemy być kontrolowani przez osoby, które po prostu sterują całym systemem. Zachęcam do oglądania. Zauważyłem przy okazji, że mój ostatni post dotyczący właśnie narzędzi kontroli, takich jak CBDC czy FedNow, o którym ostatnio głośno, spotkał się z dużym odzewem, więc wyjaśnię Wam dzisiaj, jak to wszystko działa i dlaczego należy po prostu mieć to na uwadze. Bo jeżeli ktoś ma dostęp do wszystkich naszych ruchów, do naszych zakupów, wyciągów, każdego grosza, który wydamy i przestrzeni, w której to robimy, czyli tym samym po prostu lokalizuje nas raz po raz, to rzeczywiście jest tutaj sporo kwestii związanych z naszym takim bezpieczeństwem wewnętrznym jako jednostki i tym, w jaki sposób komfortowo możemy się po tym świecie poruszać, tak? No bo niestety powoli mijają czasy, w których po prostu możemy swobodnie wydawać pieniądze i nie być pod lupą jakiejkolwiek osoby, która po prostu sprawdza te wszystkie transakcje. Dlatego też myślę, że jest to na tyle rewolucyjne, że należy poświęcić temu trochę czasu. Obecne narzędzia pozwalają na zbieranie danych dotyczących tego, jakie mamy zainteresowania, jakie mamy hobby, jakie mamy codzienne przyzwyczajenia i w jaki sposób wydajemy swoją gotówkę, co bezpośrednio może wpłynąć na to, jakie pomysły po prostu osoby, które ustalają reguły gry, mogą gdzieś tam z tyłu głowy mieć, a później je zaimplementować. Czym więc jest FedNow i jaka jest jego geneza? Najprościej rzecz ujmując, jest to platforma działająca na podobnej zasadzie jak Polkadot lub Cosmos. Jest to taka warstwa zero, która tworzy fundament zapewniający interoperacyjność między blockchainami. Ta platforma umożliwia łatwą integrację z zewnętrznymi systemami, zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia skalowalność dla aplikacji blockchainowych. I te początki sięgają września 2013 roku, kiedy Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych przeprowadziła ankietę, która skierowana była do aktywnych banków i instytucji finansowych. Celem było zbadanie ich opinii na temat aktualnego systemu finansowego oraz identyfikacji możliwych usprawnień, które mogłyby przyczynić się do optymalizacji przyszłych działań. I na podstawie zebranych obserwacji powołano taki zespół. Jest to zespół do zadań dotyczących szybkich płatności i to wszystko miało miejsce w maju 2015 roku jako taki zalążek. Celem zespołu do tych zadań szybkich płatności jest rozwijanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie tych płatności w Stanach Zjednoczonych. Członkowie tego właśnie przedsięwzięcia współpracują, aby zidentyfikować i promować strategie, technologie, standardy czy praktyki, które przyczynią się do usprawnienia procesu płatności, a ich celem jest zapewnienie szybszych, bardziej dostępnych i bezpiecznych metod transakcji dla konsumentów i firm. Tak to się przynajmniej nazywa. I w rezultacie tych działań 24 lipca 2017 roku opublikowany został raport. Podsumowuje on zebrane przez zespół do tych zadań doświadczenia. Tak? Raport sugerował, że potrzebę stworzenia odizolowanej platformy do tego typu operacji będziemy widzieć szybciej niż później. I ma to na celu właśnie realizację postulowanych usprawnień w dziedzinie szybkich płatności. We wrześniu więc 2019 roku Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych wydała taką oficjalną odpowiedź, której zapowiada realizację tego przedsięwzięcia pod nazwą FedNow. Specyfikacja, zastosowanie oraz szeroko rozumiane pojęcia związane z platformą zostały przedstawione na oficjalnym kanale YouTube Rezerwy Federalnej dnia 13 sierpnia 2020 roku. Warto zauważyć, że czas publikacji filmu przypadł na okres pandemii, kiedy większość z nas starała się poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z pracą i zdrowiem. I w trwającym ponad godzinę materiale dowiadujemy się, że osobą odpowiedzialną za duży wkład w rozwój tej platformy była Leigh Brinehart, a jest to członkini zarządu Rezerwy Federalnej. Leigh była członkiem zarządu Rezerwy Federalnej od roku 2014, pełniąc rolę gubernatora Fedu. Jako członek zarządu miała wpływ na politykę monetarną i regulacje finansowe w Stanach. Jej zadania obejmowały udział w posiedzeniach Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, czyli FOMC, który podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych oraz innych narzędzi polityki pieniężnej. I dodatkowo Leigh Brinehart zaangażowana była w badania i analizy ekonomiczne oraz reprezentowała Fed w wystąpieniach publicznych, przedstawiając stanowisko instytucji w sprawach gospodarczych i monetarnych. Jej wpływ i zaangażowanie w tym obszarze sugerować mogą, że była jedną z głównych postaci odpowiedzialnych za rozwój nowego systemu płatności. Utrzymywała swoje stanowisko w Rezerwie Federalnej do lutego tego roku, co oznaczało zwolnienie się przed upływem pozostałych 3
4 lat jej kadencji. Po rezygnacji z tej funkcji objęła stanowisko dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej Stanów Zjednoczonych pod administracją prezydenta Joe Bidena. Innymi osobistościami, które przyczyniły się do powstania FedNow, byli eksperci z zespołu z Bostonu pod nadzorem Kena Montgomery'ego, który pełnił funkcję pierwszego wiceprezesa i dyrektora operacyjnego Banku Rezerwy Federalnej w Bostonie właśnie. Przy projektowaniu szczegółów całego projektu zaangażowany był zespół liczący aż 100 osób, a także największe podmioty finansowe w Stanach, które nazywane były FedNow Community. Społeczność ta liczy ponad 1600 członków, a ich rola polegała na ustaleniu odpowiedniej ścieżki rozwoju dla projektu oraz wybraniu odpowiednich technologii do przeprowadzenia testów. Ich wspólna praca miała na celu stworzenie i rozwinięcie platformy FedNow, która umożliwiłaby szybkie płatności w czasie rzeczywistym właśnie w Stanach. Na chwilę przerwę, bo jeżeli film Wam się podoba, zostawcie kciuk w górę, subskrypcję, komentarz, co Wy sądzicie na ten temat, jak się przed tym wszystkim chronić, do czego to zmierza, jakie macie przemyślenia. A jeżeli chcecie, żeby Wasi znajomi również po prostu byli świadomi tego, co się dzieje, jak te zmiany nadciągają później również i do Europy, to wyślijcie im ten film, napiszcie po prostu, żeby sobie zobaczyli, a pomoże to na pewno rozwijać taką świadomość i wiedzę w całym społeczeństwie. 29 sierpnia 2022 roku publicznie ogłoszono planowany start platformy na rok 2023. W marcu tego samego roku, zaraz po rozpoczęciu się kryzysu bankowego w USA, ogłoszono przyspieszenie startu platformy na lipiec. I interesujące jest to, że nie podano dokładnej daty uruchomienia, więc warto sprawdzić najnowsze informacje, ponieważ w momencie nagrywania tego materiału platforma nie była jeszcze aktywna, więc osoby, które oglądają go z opóźnieniem, być może mogą natknąć się na aktywny twór. Co wiadomo, to, że cały system i wprowadzenie tego wszystkiego ma przebiegać w różnych fazach. To, co zapowiedziano na lipiec, to jest faza pierwsza. Nieznane jest jednak to, w jakich kolejnych właśnie fazach i w jakich interwałach czasowych będzie przebiegało całe przedsięwzięcie, więc na razie możemy się tylko domyślać, jak to będzie wyglądało w fazie docelowej. Tak jak wspomniałem na początku, ta platforma ma być takim szkieletem, taką bazą do dalszych usprawnień w sprawie właśnie przetwarzania czy wysyłania płatności. Finalizacja transakcji będzie dostępna cały czas, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i będzie trwała kilkanaście sekund, więc można powiedzieć, że będzie to się działo natychmiast. Na początku działalności głównym obszarem koncentracji platformy będzie przetwarzanie podstawowych transakcji. Ich księgowanie oraz generowanie raportów dotyczących przeprowadzanych transakcji również będzie grało pierwsze skrzypce. Jednak to, co czyni to wszystko bardziej interesującym, to fakt, że platforma będzie mogła nakładać pewne limity na transakcje, zarówno dotyczące ich wartości, odstępów czasowych między nimi, jak i zawartością, która będzie przetwarzana. Dodatkowo będzie to wszystko miało zdolność oznaczania transakcji jako podejrzane, złośliwe lub potencjalnie związane z przestępstwem. Oznacza to, że portal będzie miał wbudowany mechanizm monitorowania i wykrywania nieprawidłowości, które pozwolą na identyfikację podejrzanych transakcji oraz zastosowanie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed potencjalnymi zagrożeniami. A wiemy, jak to z reguły działa, tak? Bywa i tak, że te transakcje będą po prostu wyrywkowo sprawdzane przez system, przez algorytm, przez bot, który bywa cały czas omylny. Więc normalni obywatele nie będą mogli czasami wykonać transakcji, pomimo tego, że środki pochodzą z legalnego źródła, bo panuje podejrzenie powszechne, że pochodzą one z przestępstwa lub po prostu są w jakiś sposób inny podejrzane. Dlatego też, nie mając bezpośrednio wpływu na to, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, niektórzy będą troszeczkę w kropce. Węzłami transakcyjnymi w systemie będą banki z całych Stanów Zjednoczonych, które będą musiały posiadać specjalne konto o nazwie MasterCard w Rezerwie Federalnej. Pełną listę banków posiadających takie konto można znaleźć na oficjalnej stronie Rezerwy Federalnej i właśnie widzicie to teraz na ekranie. Powyżej wspomniane konta, czyli tak zwane MasterCard, będą dostępne tylko dla instytucji bankowych, a nie dla wszystkich instytucji finansowych. Oznacza to, że nie każda instytucja finansowa będzie miała możliwość korzystania z usług FedNow. Jedyną drogą dla takich podmiotów do potencjalnego skorzystania z usług w Stanach Zjednoczonych będzie korzystanie z usług banku, który posiada takie konto. To prowadzi do stworzenia zamkniętego grona wybranych instytucji, które będą połączone i odseparowane od innych podmiotów. Innymi słowy, dostęp do usługi będzie ograniczony do instytucji bankowych, które mają bezpośredni dostęp do tych kont. Pozostałe instytucje finansowe będą musiały korzystać z usług banków posiadających takie konto w celu skorzystania z usług platformy. Przebieg samej transakcji będzie odbywał się pomiędzy kontami oficjalnych członków tego systemu, a transakcja, czy to w formie przelewu pieniężnego, czy przekazu danych, polega na przekazaniu informacji
lub wiadomości. W uproszczeniu ta transakcja opiera się na wysłaniu powiadomienia o potrzebie wypełnienia zlecenia podaży i popytu dla obu stron transakcji. Standardem technologicznym zaś, który będzie używany w systemie FedNow, jest ISO 20022. Jest to międzynarodowy standard formatu danych, który umożliwia wymianę informacji o transakcjach między różnymi systemami i instytucjami finansowymi. Użycie tego standardu zapewnia spójność i zgodność w przekazywaniu informacji o transakcjach między uczestnikami systemu. I to jest taki międzynarodowy standard komunikacji w dziedzinie finansów, który określa formaty danych i reguły przekazywania informacji w systemach właśnie finansowych. Jest rozwijany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, w skrócie ISO po angielsku, i jest szeroko stosowany na całym świecie przez banki i dostawców usług płatniczych oraz inne podmioty związane z przesyłaniem danych finansowych. W przeszłości zaś pojawiały się informacje i przecieki dotyczące tego, jakie kryptowaluty są przystosowane do tego standardu płatności. Przykładami takich tokenów są XRP, Algorand czy przykładowo Stellar. W internecie można natknąć się na spekulacje, że powiązania XRP z całym systemem już na przełomie 2020 roku były czymś wyjątkowym. I tutaj są takie powiązania z całą siecią XRPL, tak, czyli całego ekosystemu Ripple, ponieważ dołączyli oni w 2020 roku do właśnie standardu tego systemu ISO. No i to, co by nie było, mogłoby stanowić dużą, powiedzmy, konkurencję dla banków czy dla instytucji płatniczych, które będą w tej przestrzeni operować. Czyli mogłoby to być bezpośrednie zagrożenie dla całego projektu FedNow. Oczywiście jest to czysta informacja, nie stanowi to porady inwestycyjnej, tak? Po prostu przytoczę wam w ten sposób projekty, które mogą mieć ekspozycję na tę całą zawieruchę, która się właśnie dzieje. Co zresztą pokazują ostatnie pozytywne doniesienia, po pierwsze o XRP, że nie zostało uznane jako papier wartościowy, czyli ten spike, który widzieliśmy na wykresie, był między innymi tym spowodowany, a jeżeli się okaże, że będzie to XRP konkurencyjne w jakiś sposób dla całego systemu ISO, no to dzięki temu myślę, że sporo osób dalej się nim zainteresuje. Zresztą nagrywałem o tym projekcie film, w prawym górnym rogu on jest teraz dostępny do przeklikania, więc zróbcie sobie to teraz, odpalcie w drugiej karcie i potem przejdźcie płynnie do materiału XRP. Każdy węzeł w sieci FedNow będzie posiadał trzy funkcje, które będą oparte na własnych specyfikacjach dla transakcji w niej zachodzących. Pierwsza z nich dotyczy tradycyjnych przelewów między osobami indywidualnymi oraz instytucjami finansowymi. Limit wartości pojedynczej transakcji został ustalony na 100 tysięcy dolarów, ale właściciel węzła będzie miał możliwość podniesienia tego limitu do 500 tysięcy dolarów. Jednak nie ma informacji dotyczących ograniczenia dotyczącego liczby takich transakcji, co prawdopodobnie zostanie ustalone w przyszłości na stałą wartość. Druga funkcja to jest taki węzeł, który odpowiada za zarządzanie płynnością finansową. Dotyczy to zdolności przedsiębiorstw lub instytucji do spełniania swoich zobowiązań finansowych w odpowiedniej czasie oraz zapewnienie odpowiedniej ilości środków finansowych potrzebnych danej instytucji. Limity dla takich transakcji mają wynosić 2,5 miliona dolarów na pojedynczą z nich, a dzienny limit transakcji ma wynosić 10 milionów dolarów. Ostatnia funkcja to jest taki węzeł odpowiedzialny za finalizację transakcji finansowej, który jest odpowiedzialny za rozliczanie i realizację zobowiązań między dwiema stronami transakcji. Na podstawie zebranych informacji ten węzeł generuje raporty i archiwizuje historię dotyczącą wszystkich transakcji finansowych. Ale wróćmy teraz do tematu raportów, które co by nie było będą generowane na podstawie tego, jakie transakcje wewnątrz tej sieci będą wykonywane. Te zebrane dane będą poddawane filtrowaniu i analizie w celu wykrycia potencjalnych oszustw lub nieprawidłowości finansowych. Oznacza to, że informacje zbierane na podstawie transakcji będą porównywane i weryfikowane pod kątem autentyczności i wiarygodności danych podmiotów, aby wyeliminować potencjalne zagrożenia lub oszustwa finansowe. W przypadku wykrycia podejrzanej aktywności, węzły będą miały możliwość oznaczenia danego użytkownika i podjęcia odpowiednich działań mających na celu przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu. Będą podejmowane działania, które mają na celu zapewnienie całego bezpieczeństwa systemu. Jeżeli chodzi o kolejne takie funkcje i, powiedzmy, etapy wprowadzania tego narzędzia FedNow, to nie zostały one jeszcze jakoś sklaryfikowane i nie są potwierdzone, tak? To są tylko pogłoski, które gdzieś tam krążą w internecie. Część z tych rzeczy można na pewno śledzić na ich kanale na YouTubie, ale nie wszystko jeszcze jest znane. W ponadgodzinnym wywiadzie, który prowadzony był przez Lale Brainard, dowiadujemy się, że Rezerwa Federalna ma jako ostateczny cel pełną adaptację technologii CBDC, tak, czyli Central Bank Digital Currency, czyli takiej cyfrowej wersji amerykańskiego dolara, opartej na scentralizowanym systemie. Ich celem jest stworzenie konkurencyjnej cyfrowej wersji dolara, która będzie mogła rywalizować z chińską wersją juana, czyli cyfrową walutą Banku Centralnego Chin. Na początku skupiałem się jednak na dostarczeniu fundamentów, czyli samej platformy oraz zapewnieniu natychmiastowego rozliczania płatności. W wywiadzie wspomniano także o możliwości wprowadzenia programowalności i zasad, na podstawie których taka transakcja byłaby weryfikowana przed jej dokonaniem.
Celem jest budowanie solidnego i innowacyjnego systemu płatności, który będzie spełniał potrzeby użytkowników oraz wprowadzał nowe funkcje w przyszłości. Obecnie transakcje polegają na weryfikacji potrzeb podaży i popytu dla obu stron. Wysyłamy prośbę lub żądanie płatności, a druga strona odpowiada, czy opłaci dane żądanie. Jeśli na koncie drugiej strony znajduje się odpowiednia ilość środków, to transakcja jest realizowana. Jednak w przypadku programowalności mamy do czynienia z czymś więcej. Pozwala ona na śledzenie pełnej historii przepływu pieniędzy, źródeł pochodzenia wpłat oraz wierzytelności tych źródeł. W momencie wysyłania zwykłego przelewu wszystkie te informacje są weryfikowane, a transakcja spotyka się z potwierdzeniem lub odrzuceniem. Dzięki temu można zapewnić większe bezpieczeństwo i transparentność procesu płatności, eliminując potencjalne ryzyko oszustwa czy nielegalnych działań finansowych. Oprócz programowalności, system FedNow będzie zaadaptowany pod tokenizację innych aktywów finansowych. Taki scenariusz prowadzi do pełnej kontroli nad sprawowanymi aktywami, co umożliwia podobne działania jak te wspomniane wyżej na przykładzie klasycznych rachunków finansowych. Dzięki rozwiązaniu tego typu rezerwa federalna stanie się właścicielem wszystkiego, co przechodzić będzie przez ich system, ponieważ będą mogli oni sprawować pełną kontrolę. Jedyne, o co muszą zadbać, to wypchnięcie obecnie używanego standardu płatności, czyli m.in. gotówki czy przelewów, a jak z przeszłości wiemy, mają do tego zarówno środki, jak i fundusze. Przykładem tego, żeby nie rzucać słów na wiatr, mogą być wydarzenia z roku 1933, które miały miejsce w USA. W czasie wielkiego kryzysu prezydent Franklin D. Roosevelt podpisał Executive Order 6102, który nakazywał obywatelom amerykańskim oddanie posiadanych przez nich złotych monet, sztabek i certyfikatów złota do banków w zamian za dolary. Ten krok miał na celu stabilizację systemu finansowego w czasie kryzysu. Niesubordynacja za to spotykała się z wymiarem sprawiedliwości w postaci 10 tysięcy dolarów grzywny lub nawet 10 lat więzienia. Innym przykładem może być konfiskacja złota w Niemczech w okresie nazistowskim. W trakcie II wojny światowej rząd nazistowski podjął działania mające na celu konfiskatę złota od osób żydowskiego pochodzenia oraz innych grup uznanych za wrogie dla reżimu. Złoto to było wykorzystywane do finansowania działań wojennych III Rzeszy. A co łączy te dwa wydarzenia? Celem obydwu było, w cudzysłowie, chronienie środków przed zagrożeniem. Tym razem jednak, niespełna 100 lat później, jesteśmy świadkami podobnych wydarzeń, ale rządzący nawet nie muszą wstawać z krzesła, bo wszystko dzieje się przed ekranami monitorów. No dobra, ale czy w takim razie FedNow stanowi zagrożenie dla rynku kryptowalut? Tutaj oczywiście odpowiedź brzmi, to zależy. Według Leigh Brainard celem powstania FedNow jest wyparcie wszelkiego rodzaju walut prywatnych. Czy miała tutaj na myśli kryptowaluty? Tego nie wiemy. Ponieważ według regulujących określane są one często jako surowce lub papiery wartościowe, jednak do takich najprędzej można zaliczyć stablecoiny, o których ostatnio w swojej wypowiedzi wspominał Jerome Powell. Jak dobrze pamiętamy, była to dla nas całkiem pozytywna wiadomość, ponieważ gdzieś budzi to w nas nadzieję na przyszłościową adopcję kryptowalut. Lecz jeżeli postawimy te słowa obok wizji, jaką niesie ze sobą konspekt tworu rządzących, to już nie brzmi to tak kolorowo, tak? I możemy bardziej twierdzić, że rządzący sobie wiedzą dobrze, co robią. I nagrania z oficjalnego YouTube'a z września 2020 roku mówią, że FedNow zostało skonstruowane, aby współpracować z sektorem prywatnym, lecz nie jest do końca jasne, co mieli przez to na myśli oraz to, czy stablecoiny do takiego sektora mogłyby się zaliczać. Wiemy natomiast, że wszystkie kryptowaluty handlowane są parami walutowymi właśnie do stablecoinów, więc potencjalne zaburzenie tego systemu, na przykład poprzez powstanie specjalnego stablecoina opartego o system FedNow, mogłoby tutaj trochę namieszać. A jak w takim razie te całe CBDC ma się w chwili obecnej do tokenizacji? W roku 2016 można było znaleźć informację na temat pewnego poglądu, a mianowicie nie będziesz posiadał niczego i będziesz szczęśliwy. Zdanie to pochodzi od duńskiej polityk Aidy Auken, które pojawiło się w eseju z 2016 roku dla Światowego Forum Ekonomicznego. Pojawienie się tego zdania w filmie z tego forum spowodowało, że zaczęto po prostu używać to przez krytyków Światowego Forum Ekonomicznego, którzy zarzucają pragnienie ograniczenia posiadania prywatnej własności. I ten jednolity, ustrukturyzowany, globalnie scentralizowany i w pełni kontrolowany system to coś, co według Banku Rozrachunków Międzynarodowych, czyli Bank for International Settlements, może być przełomowym wynalazkiem w dziedzinie finansów. Taki system pozwoli otworzyć się na nowe możliwości zarządzania aktywami, ochrony przed oszustwami oraz zabezpieczenia indywidualnych inwestorów. BIS opublikował raport, w którym dokładnie opisuje powyższe zjawisko oraz jego potencjalną rolę w niedalekiej przyszłości.
Osobą, która publicznie wypowiadała się na ten temat, jest doradca ekonomiczny i dyrektor działu badawczego Banku Rozrachunków Międzynarodowych Haiyan Sunshin. W swoich wypowiedziach opisywał on potencjalne możliwości, jakie mogłyby przynieść tokenizacja aktywów finansowych, a następnie umieszczenie ich na rozproszonym rejestrze znanym jako Ledger, który zapisuje i śledzi transakcje dotyczące różnych cyfrowych walut banków centralnych w różnych jurysdykcjach. Tokenizacja mogłaby obejmować takie aktywa jak nieruchomości, akcje, metale szlachetne, a także różne dowody własności. Pan Haiyan Sunshin, pytany o to, jak daleko jesteśmy od zaadaptowania takich technologii w nasze codzienne życie, odpowiedział: jesteśmy bliżej niż sądzimy, ponieważ trwają już aktualne próby wdrożenia CBDC, a jedyne czego brakuje to globalnego systemu rozliczeniowego. Te słowa odnoszą się do platformy, która ułatwia rozliczanie transakcji finansowych na skalę globalną. Stanowi ona środek wymiany i transferu aktywów, walut lub papierów wartościowych między stronami zaangażowanymi w transakcje, umożliwiając jej sfinalizowanie i zakończenie. W tym raporcie możemy dowiedzieć się o ich stanowisku, tego BIS, tak, wobec całego systemu finansowego i jak ewoluowało to wszystko w ciągu lat wraz z postępem cyfryzacji. Podobnie jak my, którzy zaczęliśmy, prawda, korzystać z tych atutów cyfryzacji, również system finansowy przekształcił się w bardziej użyteczną formę, oferującą wygodne narzędzia do zarządzania aktywami. Mam tu na myśli różnego rodzaju takie aplikacje bankowe, na przykład zdalne otrzymywanie pożyczek, wygodne przesyłanie pieniędzy między rówieśnikami i rodziną, bo to wszystko może odbywać się bez wychodzenia z domu, z wykorzystaniem jedynie dostępu do internetu. I tutaj kolejnym krokiem powinna być tokenizacja aktywów, czyli rejestracja ich na specjalnie zaprojektowanej platformie, tak? Takie są głosy. I ścieżkę takiego rodzaju aktywów wyznaczały właśnie kryptowaluty. Jednak głównym czynnikiem, który może utrudniać im stanie się oficjalną walutą, jest według ich twórców brak zaufania, a sam system może być niewystarczający do globalnego rozwoju. Według nich właśnie tutaj pojawia się przestrzeń dla scentralizowanego podmiotu zaufania, który miałby pieczę nad wszystkimi aktywami i dbał o bezpieczeństwo konsumentów, przynajmniej w założeniu. W swoim stwierdzeniu twórcy wskazują, że to właśnie banki, które na przestrzeni ostatnich lat, dekad czy nawet wieków zbudowały sobie takie zaufanie, są odpowiednim podmiotem i odpowiednią kreacją taką społeczną do tego, żeby sprawować nad tym wszystkim pieczę i zagwarantować wspomniane wcześniej zaufanie i bezpieczeństwo. No można się trochę uśmiać, ale wiadomo, jak kto woli. Dodają także, że jedynymi aspektami, na których cierpi obecny system finansowy, są wszelkiego rodzaju próby manipulacji wewnątrzstrukturalnej ze strony prywatnych osób, takich jak mniejsze jednostki lub inwestorzy. To właśnie takie problemy zostałyby rozwiązane w przypadku powstania scentralizowanego blockchaina. Warto tutaj dodać, że gdyby zapytano tego Haiyan Sunshina o to, czy takie ewentualne systemy byłyby w stanie współpracować z innymi, bardziej zdecentralizowanymi sieciami, odpowiedziałby on krótko, że nie. Przenoszenie wartości danego aktywa do scentralizowanego systemu opiera się na dwóch podstawowych aspektach: informacji i zasad. Informacja to podstawowe dane, które opisują takie cechy jak właściciel aktywa, wartość, pochodzenie, a zasady odnoszą się do programowalności. Fantazja osób sprawujących kontrolę nad danym aktywem staje się tutaj nieograniczona. Weźmy na przykład potencjalne aktywo X, które mamy na naszym rachunku i nagle wybucha panika, a ludzie starają się wypłacić swoje środki. Nawet jeśli bylibyśmy pierwsi w kolejce, to cały system może być skonstruowany w taki sposób, że po prostu nie będziemy w stanie tego zrobić. Nie będziemy mogli wymienić go na gotówkę, nie będziemy mogli go przenieść w inne miejsce. Dlaczego? Ponieważ fizycznie go nie posiadamy. To, co widzimy na naszym rachunku, to tylko cyfrowy zapis wartości tego aktywa. Pełną kontrolę nad nim będzie sprawować sztuczna inteligencja i zaprogramowany algorytm, który może być zmieniony tylko przez odpowiednie osoby, które mają dostęp do jego edycji. Aby jednak móc spieniężyć ich wartość, konieczne jest posiadanie zarówno naszych aktywów, jak i CBDC na tym samym ledgerze, czyli cyfrowej wersji waluty danego kraju. CBDC, podobnie jak wszystko inne, będzie programowane na tych samych zasadach. Co więcej, głównym jego celem jest zastąpienie gotówki, ponieważ jak twierdzą decydenci, CBDC jest po prostu cyfrowym odzwierciedleniem tejże właśnie gotówki. I jakby tego było wam mało, to jest wysoce prawdopodobne, że powstaną aż dwa typy CBDC. Wholesale CBDC, czyli taka wersja CBDC zarezerwowana dla mniejszości, czyli grubych ryb, odnosi się do cyfrowej waluty emitowanej przez bank centralny, która jest specjalnie przeznaczona do użytku przez instytucje finansowe i rynki hurtowe. A w przeciwieństwie do detalicznego CBDC, który jest przeznaczony dla ogółu społeczeństwa, to wholesale CBDC ma na celu ułatwienie transakcji międzybankowych, rozliczeń papierów wartościowych i innych dużych wartościowych lub hurtowych działalności finansowych. To jednak nie koniec, ponieważ autorzy raportu sugerują, że banki centralne powinny mieć możliwość swobodnej konwersji wszelkiego rodzaju aktywów na właśnie CBDC. I taki krok promowałby jednolitość systemu i pomagałby w obniżaniu poziomu zagrożenia ze strony osób trzecich. Mówi się tutaj również o wszelkiego rodzaju wypłatach gotówkowych, a te natychmiast zostałyby przekształcone na CBDC właśnie. I wracając jeszcze do
tematu stablecoinów, autorzy raportu podkreślali ich długoterminowe ryzyko, co popierali przeszłymi wydarzeniami, takimi jak odklejenie się wartości stablecoinów od ich dolarowej wartości. Przytaczali przykłady takich incydentów jak upadek FTX-a, UST oraz sytuację banku Silicon Valley. I te wszystkie wspomniane wyżej założenia miałyby być poparte odpowiednim rodzajem procesu uwierzytelnienia, tak, czyli KYC, które zostałyby zastosowane dla każdej jednostki na każdym etapie działań wewnątrz systemu. Wszelkie rodzaje aktywów byłyby ze sobą kompatybilne w takim stopniu, że mogłyby swobodnie być zmieniane lub wymieniane na inne rodzaje aktywów, a wszystkie te operacje odbywałyby się w pełni on-chainowo i w pełni prywatnie. A termin prywatność odnosiłby się tutaj do faktu, że tylko odpowiednie osoby miałyby dostęp do tych informacji dotyczących transakcji i naszych działań. W raporcie zaś możemy znaleźć wzmianki na temat tej technologii i potencjalnych rozwiązań, które mogą wpływać na aspekty prywatności wewnątrz systemu. Niemniej jednak nie jesteśmy w pełni pewni, na ile system będzie transparentny dla jego właścicieli. Z raportu wynika, że dodatkowo szyfrowanie i inne technologie zachowujące prywatność mogą zapewnić bezpieczne udostępnianie i wykorzystywanie danych. Kiedy różne podmioty współdziałają w transakcji, to informacje z różnych partycji muszą być udostępniane i analizowane w środowisku wykonawczym. A skoro już mówimy o prywatności czy bezpieczeństwie, to warto również wspomnieć o potencjalnych zagrożeniach związanych z atakami hakerów na wszystkie wyżej wspomniane struktury. Ze względu na scentralizowaną naturę całego systemu oraz jego rozbudowany poziom połączeń między różnymi aspektami, atak na jedno zabezpieczenie może mieć katastrofalne skutki, ponieważ nie wiemy, które informacje ostatecznie zostaną skompromitowane, a jak widać jest ich wiele. Jednak twórcy systemu zapewniają, że będzie on niezawodny i będzie oparty na jednej z najlepszych i najnowszych technologii na świecie, żeby przeciwdziałać takim zagrożeniom. No dobra, ale pozostaje sobie zadać pytanie, po co to wszystko? I wydaje się, że na tym etapie nie trzeba się zastanawiać, dlaczego buduje się taka platforma i system. Można powiedzieć, że Bitcoin i kryptowaluty stanowią rewolucję w świecie finansów oraz nowy poziom anonimowości i prywatności. W przypadku Bitka to technologia i matematyka działa na naszą korzyść, niezależnie od zewnętrznych wydarzeń, co sprawia, że nieprzerwanie spełnia swoje zadanie. Jednak wyraźnie nie podoba się to rządzącym i stanowi to dla nich pewne wyzwanie czy zagrożenie. Zastanówmy się więc przez chwilę, czy gdybyśmy byli na ich miejscu z poziomem władzy, jaki oni mają, jakim dysponują, to czy nie jest logiczne, że nie chcielibyśmy, aby po prostu ktoś odebrał nam tę kontrolę, tak? Przynajmniej bez naszej zgody. Tak się działo zawsze i będzie się dziać jeszcze pewnie zawsze w przyszłości. I to jest właśnie taki sposób ochrony przed kryptowalutami z ich strony, tak? Który w pewnym stopniu zaczyna otwierać oczy społeczeństwu na to, jak rządzący zachowują się w momentach kryzysu i czego faktycznie najbardziej się trzymają, na czym chcą mieć kontrolę. Oczywiście wszystko to jest w ramach obiecywanego nam tego systemu bezpieczeństwa i dla naszego dobra, tak? Więc jak możemy się przed tym wszystkim chronić i nie dać się w pełni do tego Matrixa gdzieś tam zwieść i po prostu omamić? Jak dobrze wiemy, nasz system finansowy obecnie ma wiele niedoskonałości i nie stanowi solidnych podstaw dla rozwijającego się świata. W tym kontekście technologia staje się kluczowa w próbie naprawy i optymalizacji tego systemu. Wykorzystuje wszystkie dostępne środki. I chodzi o wyciągnięcie wniosków z obecnego systemu i jego braku w celu odrestaurowania go, powiedzmy, i sprawowania nad nim lepszej kontroli. Oczywiście, wprowadzenie całego nowego systemu może się nie udać, ale kroki w tym kierunku są podejmowane od pewnego czasu. Świadomość tych zmian może już wiele pomóc, ponieważ jeśli ktoś ufa rządzącym, to warto go zapytać, czy zdaje sobie sprawę z tych kwestii i co o tym sądzi. Bo w tym materiale minimalnie wspomniałem o gotówce, ponieważ właśnie ona ma zostać wyparta z nowego systemu finansowego. Szara strefa gospodarki to obszar, który jest trudny do kontrolowania przez rządzących. Przejście na w pełni cyfrowy system finansowy ma rozwiązać ten problem. Jednak pamiętajmy, że to jest tylko jedna strona medalu, że jeżeli ktoś będzie chciał stworzyć takie narzędzie, które pozwoli mu kontrolować ten przepływ w szarej strefie, nie dopuszcza do niego, to jest rozwiązanie, ale przy okazji przykrywka na to, żeby kontrolować wszystkie ruchy obywateli i każde ich poczynanie, tak jak mówię na początku tego filmu, od zakupów, pod kupno biletów na mecz, po kontrolę przyzwyczajeń, zainteresowań, schematów myślowych, to wszystko będzie ogólnodostępne wraz z lokalizacją każdego wydatku, co będzie można na mapie łatwo trakować. Więc ten cały proces, wiadomo, że nie dzieje się natychmiastowo, może rozpocząć się od utrudnienia, przykładowo płatności gotówkowych poprzez nałożenie dodatkowych opłat, a następnie przekształcić się w zakaz całkowitego korzystania z gotówki, aż wreszcie będzie przejście do pełni cyfrowych form płatności razem z wymianą pokoleniową i osobami, którym przyjdzie to po prostu łatwiej. I to tylko przykład, tak? A nie trzeba dużego wysiłku, aby takie rozwiązania wymyślić. Wiele osób nie zwraca na takie niewielkie prowizje wynoszące, wiecie, procent lub dwa uwagi, ale jednak częściej to zacznie przeszkadzać.
I te subtelne sugestie i oferowanie lepszych rozwiązań będą narzędziami, którymi rządzący będą się posługiwać, aby wprowadzić nas w ten system i uzyskać jeszcze większą kontrolę nad naszymi działaniami. Jeżeli ten film Wam się podobał, coś Wam pokazał i chcecie więcej takich materiałów na moim kanale, to zostawcie kciuk w górę, subskrypcję, komentarz, co Wy sądzicie na ten temat, jak się chronić, czy są jakieś tutaj furtki wyjścia, czy według Was to jest już nieuniknione, po prostu wchodzimy w nową erę, w nowy system monetarny i inwigilacji po prostu obywateli. Jeżeli macie jakieś takie przemyślenia, podzielcie się nimi w komentarzu. Wyślijcie też film znajomym, żeby po prostu i w jakiś sposób trochę uświadomić, żeby dowiedzieli się, jak to wszystko działa i w jaką stronę zmierzamy. Bo po Stanach Zjednoczonych nadejdzie pora też na inne kraje, a w tym pewnie i na nasz. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.